Cześć wszystkim, dzisiaj znowu witam się z wami, z dziewczynami, czyli z Kasią i Asią. I będziemy mierzyły zestawy na różnych typach sylwetek. Taki film już kiedyś nagrywałyśmy, ale w wersji letniej. Były to bardziej takie zestawy festiwalowe. Jeżeli nie widzieliście tych filmów, to odsyłamy was do obejrzenia, bo w sumie te zestawy widziałam, że dalej w Zarze są. Też widziałam. Jakby cały czas da się je kupić, więc jak ktoś chce się opatrzyć na lato, to proszę bardzo. A teraz wybrałyśmy takie zestawy bardziej jesienne. Ja przygotowałam jakiś garnitur, jakieś zestawy dzieninowe, sweterki ze spodniami albo spódniczkami. Nie do końca pamiętam już, co zamówiłam. W każdym razie będą to cieplejsze zestawy. No i myślę, że możemy przechodzić do mierzenia. O kurde! O kurde, to gruba jedziesz na wstępie. Bo widzę po tych przeszyciach i pamiętam tą rzecz. Ogólnie w sieciówkach coraz częściej pojawia się takich zestawów, że macie sukienkę i długie spodnie. Ale tak. Taką sukienkę do połowy łydki i mimo to długie spodnie do ziemi. No i stwierdziłam, że skoro tak dużo się tego pojawia w sieciówkach, no to musimy to przetestować i zobaczyć, jak to wygląda. Mhm. To jest dla ciebie eseczka. Dziękuję. Dla mnie też jest eseczka, bo to był po prostu najmniejszy rozmiar i oczywiście wszystkie rzeczy są z Zary. Dla mnie to jest taki zestaw, który widziałabym u pani od plastyki. Wow, no totalnie pani od plastyki. To jest tak długie, że tutaj nie wiem, czy w ogóle będzie widać te spodnie. Tak szczerze mówiąc, u Basi to może nie. Ej, no mnie to jest, u mnie to jest, no tak. Twój rozmiar. Ej, to ciekawa jestem, jak będą spodnie. Niezłe. No słuchajcie, stwierdziłam, że musimy to przetestować. Nie ma opcji, jeszcze na trzech różnych sylwetkach, jestem tego tak ciekawa. Ja może też. Sama prywatnie bym tego nie zamówiła, ale no ciekawi mnie to, więc proszę bardzo, zamówiłam nam i możemy się w to przebierać. Gotowy jesteście? No. Ja dawaj. Równie ładnie jak na nas. Państwo, jeszcze Kasi brakuje. Wyobraźcie sobie, że i widzicie trzy kobiety na mieście tak ubrane. Ogólnie, jak założyłam spodnie, naprawdę mają potencjał te spodnie. Tak. Bardzo comfy. Przepraszam, ale obczajcie to! Ale wiecie co, sam ten sweter, żeby tak po domu sobie ponosić... Nie, no wygląda to jest ciepłe, to jest idealne, jakby taka niedziela chillowa z Netflixem i do tego tak. Ten... Spoilerskie. Ej, ale w ogóle, jeżeli chodzi o te spodnie, bo my tak tutaj zaczęłyśmy się zachwycać tym długim swetrem, sukienką, ale to w ogóle dobrze leży w talii, mimo że to jest XS na S, w ogóle fajnie podkreśla figurę. Genialnie wyglądają te spodnie. Super, tylko że o, tutaj trochę w kroku się marszczą. I nawet ale... z długością nie ma tragedii u ciebie. W sensie... No, jakbym miała bodki na obcasie, no to perfekto. Mhm. No, ale kurczę... Nie wiem, po domu mega to jest stylizacja. Basia stwierdziła, że to jest fajna stylizacja na Fashion Weeka, na pokaz. I w ogóle tak trzeba ten sweter i tyle tego materiału. Ja może. Na początku mówiłam, że to jest taki strój, który kojarzy mi się z artystką, z panią od plastyki, z malarką, no, ale jednak jak to ubrałam, to stwierdzam, że nie do końca. Nie do końca. Wyglądam jakieś takie bałwanki zimów, wiesz, coś takiego. Ale to jest, moim zdaniem, to jest takie urocze, to jest takie słodkie, takie domowe, cieplutkie, przyjemne, milutkie. O, jakbym na przykład zrobiła piżama party, gdzie no piżama party, przebieramy się. Ale przy jakichś minus 20, bo to jest ciepłe. Na zewnątrz. Uważam, że na wysokiej osobie to najlepiej wygląda, że Kasia w tym wygląda spoko i to jest takie... Ale jesteś miła. Dziękuję. A Asia? Beznadziejnie. Mnie zamurowało, Basia to po prostu nawet nie musi mieć tych spodni, szczerze mówiąc, byście prawie nie zwrócili uwagi, czy ona ma spodnie, czy nie. Oceny dziewczyny. Dobrze, ja jestem gotowa. Dobra, to pierwsza. 10. 10? To jest tak unikatowa rzecz, że nie mogę tego inaczej ocenić. Zaskoczyło mnie to. Mnie też, bo ja właśnie myślałam, tak mówię, nie wiem, może sympatycznie jakąś czwórkę, chociaż nie wiem, sama nie. Moja ocena to 7. To ja jestem wysoko. Ja jestem taka jakaś najbardziej. Nie doceniasz. Nie doceniasz tego. Jeszcze muszę popatrzeć. Ja daję się tak, bo w ogóle mnie zaskoczyły te spodnie, naprawdę są fajne. Spodnie fajne, mają fajne krój, bo są takie tutaj obcisłe, a bardzo dzwonowane na dole. Taki misiak, no. No dobrze, to teraz przechodzimy do drugiej rzeczy z Zary i tym razem jest to zestaw garniturowy. Ale ciężkie są te ubrania. No, ale piękny kolor. Zamówiłam to, ponieważ sama i tak chciałam to przymierzyć. Bardzo mi się to spodobało. Ale w ogóle jeszcze chcę, zanim przymierzymy, pokazać rozbieżność, że spodnie kosztują 140, a marynarka 300. Bardzo duża różnica jakby, no nie? No ciekawe jest, chociaż ta talia wydaje się być dosyć szeroka, ale zobaczymy jak to
wyjdzie w rzeczywistości, także myślę, że możemy się przebierać. Kurde, ładne to! Ładne, piękny, taki piękny, szlachetny kolor, bardzo mi się podoba. Trochę mi się ze świętami kojarzy. Mi też, całkowicie, to jest outfit na Wigilię. Tak, mega, naprawdę. Świetnie jest wykonany ten zestaw, natomiast u mnie zdecydowanie musiała być eska w spodniach i to nawet w biodrach. Olbrzymi jest ten rozmiar. Tak, jeżeli chodzi o spodnie, spróbuję jakoś tak to podwinąć. No, są one dużo za duże, także musiałabym je mocno zmniejszyć, no i też zobaczcie, że one są bardzo długie. Musiałam, że będę kichać, ale pięknie. Ale ta marynarka leży tak pięknie, tak mi się podoba i jest na rozmiar idealna, więc zastanawiam się, czy po prostu tych spodni nie zmniejszyć, nie skrócić i nie dopasować sobie do nich i nie mieć takiego ładnego garnituru. To jest naprawdę super. U mnie marynarka MK jest idealna, jakby w SK bym raczej nie weszła w biuście, także piękna rzecz. U mnie ponownie tak samo jak u dziewczyn, spodnie trochę za duże, mimo że to jest rozmiar S, więc zastanawiam się, czy na przykład nie powinniśmy się przebrać jeszcze po nagraniu tej części, żeby pokazać Wam, jak wyglądam ja w XS, a Asia w SC, bo jednak tutaj może okazałoby się, że będzie idealnie, chociaż też jest mi dosyć w nich komfortowo. Długość idealna, jak widać każda ma swoją definicję idealnej długości, bo dla mnie jest idealne, dla Asi, a wygląda zupełnie inaczej, ale naprawdę pięknie jest skrojony ten zestaw, wygląda tak szlachetnie, elegancko, ten kolor super, no i właśnie tak dosyć wigilijnie. Ja bym wysoko ocenił. Nie ładałam tak nawet dziewiąteczkę, naprawdę świetna propozycja. Też myślałam o dziewiątce. Okej. Okay. Więc wysoko, wysoko. Ja bardzo bym chciała sobie to zostawić. No niestety spodnie na 100% do przeróbki, więc daję 8, tylko dlatego, że te spodnie są dosyć spore. Jakby były mniejsze, to spoko, ale marynarka, na przykład samą marynarkę bym oceniała, tym dała jej 10. Zrobiłyśmy z dziewczynami podmiankę, ja nałożyłam spodnie w rozmiarze S, co prawda to jest nie... M, prawda. W rozmiarze M to jest nieistotne, ale dziewczyny się zamieniły, żeby mieć o rozmiar mniejsze. Czyli teraz mamy S-eczkę i XS-kę. I przyznaję, że leżą idealnie, ponieważ też tutaj na pupie wszystko jest okej, a tamtych jednak czułam luz, a tutaj tak ładnie wszystko się układa jednak. U mnie jest zdecydowanie lepiej, ale nadal są dla mnie... Troszeczkę za duże. Czyli też powinnaś mieć XS. Czyli też prawdopodobnie musiałabym mieć XS, gdzie zawsze mam M-kę w spodniach, ja nigdy nie noszę tam S-ek. Także tutaj naprawdę, jak będziecie chciały kupić ten zestaw, to musicie pamiętać, żeby wziąć mniejszy niż macie normalnie. Ale marynarki z kolei jakby w swoim rozmiarze, bo na każdą chyba jest dobrze, idealnie skrojona. Także te spodnie coś tam są z rozmiarówką nietrafione. No, chociaż ta M-eczka u mnie... Super! 10 na 10. To nie wiem, czy mam się jakoś poobracać, zaprezentować, czy już jest git, proszę bardzo. Proszę bardzo, prezentujcie, prezentujcie, prezentujcie. Tak, więc jeżeli Wam się podoba taki zestaw, to miejcie na uwadze to, że góra w Waszym rozmiarze, a spodnie o jeden bądź nawet dwa rozmiary mniejsze. Tak, i teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, ale może my pokażemy, bo Wasia musi trzymać spodnie. Nie no, poczekaj. Tak? Na pewno? Trzyma się? Trzyma się, słuchajcie, no bo marynarkę wcisnęłam. Trzyma się, o, mam bardzo ładne proporcje teraz. Także idę... Kombinezon. Kombinezon, no. Także idę po trzeci zestaw. Proszę się ze mnie nie śmieć. Teraz mam taki fajny zestaw dzielinowych spodni ze sweterkowym golfikiem. To jest w ogóle zestaw, który miałam w polubionych jeszcze zanim w ogóle był temat, że nagrywamy ten film, także... Oj. W końcu mogłam to zamówić do przymierzenia. Jaki dziwny materiał, nie spodziewałam się. Tutaj ogólnie nie ma XS-ek, więc ja też mam taki sam rozmiar jak Kasia. Obie mamy S-eczkę i tutaj jest M-ka dla Asi i po S-eczce dla nas. Nie wiem, czy też Was tak zaskoczył ten materiał. Tak, myślałam, że będzie miły, a jest taki... Nie rozciąga się jakby za mocno, a sądziłam, że to będzie taki mocno rozciągliwy, taka dzianina rozciągliwa, a tutaj faktycznie się za bardzo nie rozciąga. Ej, w ogóle tak... Ta kulka w talii też tak, nie jest aż taka rozciągliwa. No, no dobra, no to co? Przebieramy się. Powiem Wam, że mi się to podoba. A dla mnie strasznie niekomfortowe, jak nie podoba mi się to, super kolor, ale nie wiem, tutaj tak mnie cały czas ściska i ten niby materiał jest taki pluszowy, ale trochę jest jakby było pomieszanie z jakąś wełną, a wydaje mi się, że nie ma tu wełny, ale drapie i jest bardzo nieprzyjemny tutaj, co mnie piecze, więc... Ogólnie takie dziwne doznania mam dotykowe. Ale nie, to w ogóle nie drapie, dla mnie to jest takie ale w szyję jest ci ciasno, bo ja wrażenie, że zaraz tutaj odlecę. Tak, w szyję jest. Rozgleję. I to w ogóle jest bardzo takie sztywne, takie twarde.
Nawet próbowałam sobie to wcześniej tak zagiąć, ale to już nie wygląda tak ładnie. Tak wygląda fajnie, ale naprawdę jest niekomfortowe na szyi. Tak najlepiej. Z jednej strony ten zestaw wygląda tak classy, wiecie, jak taka... Elegancko. Fiu-fiu. Ale z drugiej strony wygląda, jakbym zabrała spodnie młodszej siostrze. A, bo u ciebie to dosyć krótkie. Tak, to jest taka długość. Ja nawet trochę to przydeptuję, więc gdybym miała w tym śmigać, to wolałabym to troszkę skrócić, ale ogólnie zestaw bardzo mi się podoba i właśnie też uważam, że jest taki elegancki, ale zarazem domowy. Jak ktoś chce być w domu, elegancko. Chociaż nawet w domu. Ale nawet wiecie, nałożyć na to płaszczyk i wyjść na miasto też spoko, mi się to bardzo podoba. Ja w ogóle lubię takie zestawy, póki co udało mi się złapać tylko jeden, taki idealny i to w ogóle z Zary dziecięcej. Jak ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to na pewno ten zestaw widział. No i tak szukam jakiegoś jeszcze fajnego, kolejnego, no ale tak ta szyja mi tu w tym chyba no przeszkadza. Nie, ja bym nie była w stanie funkcjonować. Jeszcze te spodnie jak najbardziej, ale... Ten golf, ja chyba bym go obcięła po prostu za jakiś czas, bo bym go tak zrenowała. Ja bym z ogromną chęcią to zostawiła, nawet bym zamówiła jeszcze w innych kolorach, bo są. Tyle, że jest to niekomfortowe, więc niestety będę musiała szukać takich kompletów dalej. Umocniła na siódemeczkę. Spoko, tylko nie do przejścia jest dla mnie ten golf, po prostu drapie okropnie. U mnie to będzie piąteczka. Maksymalnie. Mi się to bardzo podoba, więc ja daję w ogóle 8. Uważam, że to jest naprawdę bardzo wysoko, tyle że no, ta część jest tutaj ciężka do przejścia. A i w ogóle nie pokazałyśmy jeszcze, jak się spodnie prezentują, bo tak, my mamy ten sam rozmiar, tak? Jaki jest rozmiar? S-K. One mogły być troszeczkę akurat takie luźniejsze, jeżeli chodzi o noszenie po domu. Nie są za małe, są ok, ale jednak już jak tak patrzymy jako zestaw domowy, to wolałabym, żeby to było trochę luźniejsze. U mnie są troszeczkę luźniejsze, ale... Przez to, że jakby nie wkładam nic do nich, tylko ten sweterek tak na nie nachodzi, to są idealne, bo są bardzo komfortowe. Takie nawet tak opadają trochę poniżej talii, dobrze się tutaj zsuwają i jest tak wygodnie. Dobra, tak więc to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie zobaczyć kolejną część zmierzenia na różnych typach sylwetek i jeżeli tak, to co powinnyśmy tym razem zamawiać? Czy może mają to być... Ej, w sumie nigdy nie nagrywałyśmy takich, nie wiem, spodni, sukienek. Zawsze robimy to niska kontra wysoka, małe kontra duże. Wszystko możemy mierzyć. A może właśnie, a może powinnyśmy jakieś sukienki, na przykład takie bawełniane, jesienne, cieplejsze, czyli w różnych typach sylwetek. Albo sylwestrowe. O kurde! Dobrze, bo to wiecie, myśmy od razu sobie zostawiły potem na imprezę. No, macie znać. Także piszcie, co chcecie, żebyśmy mierzyły. My z wielką chęcią to dla was nagramy. Przy okazji sobie coś pewnie zostawimy. No i co? Wpadajcie na nasze Instagramy. Linki zostawiam wam w opisie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! Thank you.